jak się trzyma 2,5-letni płot tymczasowy. Opowiem wam o tym, pokażę też, jak ten płot wygląda i jakie błędy popełniliśmy, stawiając go trochę na szybko, bez większego pomysłu, ale jeszcze stoi. Jeszcze stoi. Tutaj mamy stronę południową, za mną pierwszy słupek startowy. Tutaj mamy słupki co 3 metry porozstawiane, albo co 3,5, nie pamiętam dokładnie ile. Oczywiście zanim rozpoczęliśmy ich wbijanie, to wymierzyliśmy, w którym miejscu te słupy powinny stać, tak żeby ta rozpiętość pomiędzy nimi nie była zbyt duża. No i potem nawiercaliśmy otwory ręczną nawiertnicą, o której zrobię oddzielny materiał, też żebyście mieli świadomość, jak to funkcjonuje i czy warto w ogóle z marketu wypożyczać jakąś nawiertnicę. No to ogrodzenie stoi tutaj od ponad 2 lat. Nie smarowaliśmy tych kołków, bo to są stemple budowlane. Kupiłem je z jakiejś budowy, przytaskałem tutaj na działkę. One są po jakimś stropie, są okorowane, to też jest bardzo ważne, żeby okorować te słupy, które będziecie wbijać, one dłużej wtedy postoją, będą bardziej odporne. Siatka, jaką użyliśmy tutaj, to jest typowa siatka leśna, natomiast trochę pożydziliśmy kasy i wzięliśmy taką, która ma duże otwory. Teraz bym pewnie kupił inną i zadbałbym o to, żeby te otwory przy ziemi były mniejsze, a żeby na górze te oczka były po prostu większe. Czy jest to stabilne? No słuchajcie, tyle o ile. Już próchno, na dole się rusza. Na dole się rusza, na boki chybocze. 2-letnie ogrodzenie, bez posparowania żadnego. Nie wytrzyma zbyt długo. My zakładaliśmy, że 2 lata ma postać, do 3, no i pewnie to się uda. Jeszcze sezon wytrzyma, ale też trzeba będzie pewnie w przyszłym roku trochę to ogrodzenie poprawiać, bo jeszcze docelowego nie będziemy montować. Te słupki tutaj wszystkie, one idą tutaj, lepiej widać siatkę. Słońce doświetla nam, prześwietla trochę. No to wszystko jest spróchniałe. Mocniejszy ruch i na dole się połamie. Już kilka słupków podpierałem jakimiś takimi dechami, które wbijałem i potem dokręcałem te słupy do tych dech. Tu narożny słup jest bez tych podbojów, podbić tych takich, które powinny się rozchodzić pionowo tutaj na dole, w jedną i w drugą stronę. No tutaj wkładałem grubsze te belki, żeby właśnie nie podbijać tego. No i ten płot z tej strony będziemy. On się ciągnie aż tam do drogi. Niektóre słupki są stabilne, ten się trzyma mocno na przykład. Tu już próchno wychodzi, mocniej bym pociągnął i na pewno ten słupek by się połamał. Część słupków ma całkiem fajną stabilność jeszcze. Tu na przykład już musiałem go podbijać czymś, żeby mi nie go nie przychylało. Kolejny też tak samo, też jest już mocowany. Tutaj w większym stopniu, zobaczcie, dałem większy palik, żeby go ustabilizować. Ten to w ogóle już leży na boku. Nie wiem, czy to będzie widać, ale leży na boku. No i kolejne słupki jako tako się trzymają. Tragedii większej nie ma z tymi słupkami. Tutaj popodbijane są z tej strony. O, tutaj widać podbicie. Tutaj od strony frontu jest najgorzej, bo od strony frontu popełniliśmy jeden duży błąd i na te nasze ogrodzenie zaczepiliśmy siatkę cieniującą, tak żeby odgrodzić się trochę od ulicy. No i ta siatka stawiała potężny opór wiejącym tu wiatrom, które te słupy nam powalały. Słup po słupie tak naprawdę tu jest wspierany, wzmacniany.
Tak samo ten tutaj też był dobijany od spodu, a po to, żeby właśnie jeszcze stały. Natomiast no tutaj też siatka jest powyginana, teraz mamy trochę wykop za sobą, więc tego piachu musieliśmy trochę narzucić. Brama też nie wytrzymała próby czasu, ona jest poopierana z każdej możliwej strony belkami, bo no tu jak wjeżdżał sprzęt, to panowie to wyjmowali, przestawiali, te słupy też nie wytrzymały zbyt długo. Nie wiem, czy to ogrodzenie, tą bramę bym robił drugi raz, bo to chyba bez sensu. Element, który też trochę kosztuje, no bo to drewno trzeba byłoby kupić. My tutaj akurat mieliśmy kilka desek dzięki uprzejmości sąsiada. Użyczył nam kilku desek, z których mogliśmy tą bramę zbudować. Zbudowaliśmy, więc nas tylko kosztowały wkręty, jakieś zawiasy, tak żeby zaczepić tą bramę do słupa. No tu od tej strony mamy ogrodzenie sąsiada, które wymaga malowania, ale to będziemy sobie z nim rozmawiać gdzieś za jakiś czas, jak będziemy zajmować się ogrodzeniem, bo trzeba będzie je pewnie przemalować, ogarnąć. No i słuchajcie, jeżeli myślicie o ogrodzeniu tymczasowym, no to warto na pewno je zabezpieczyć przed wilgocią, zwłaszcza w ziemi. Warto posmarować jakimś sparem bądź jakąś emulsją, która by to drewno zabezpieczała w ziemi. No i myślę, że warto zainwestować w trochę lepszą siatkę, jeżeli chcecie, żeby jakiś zwierzak wam, zwłaszcza wasz, nie uciekł z waszej działki. Nasza psina tutaj swobodnie przechodzi, tak naprawdę. Nie ma żadnego problemu, żeby się przecisnąć, więc warto w to zainwestować trochę więcej i mieć spokój na dłuższy okres czasu. Jeżeli macie jakieś pytanie co do tego płota, to zapraszam. Koszt znikomy, bo te wszystkie stemple budowlane, które użyliśmy do tego płota, ja załatwiałem z jakiejś budowy spod Pruszkowa. Bodajże płaciłem 4 zł za stempelek 2,5-metrowy. Nawiertnica, koszt 50-60 zł. Siatka niecałe chyba 200, kołki też wyszły chyba niecałe 200, no łącznie chyba 530 kilka złotych to ogrodzenie nas kosztowało, więc nie jest to duży koszt, a jednak gdzieś pozwala tą prywatność taką uzyskać, no i zabezpieczyć też teren budowy, bo wiadomo, że różne chytre lisy czekają tylko, żeby z waszych budów powyciągać różne rzeczy. No i to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Jeszcze jedno. Stemple gdzieś wprowadziliśmy na 1,5 metra w ziemię. Wystają gdzieś na 1,70 m. Także no, stanowią jakąś tam barierę i zaporę. Macie pytania? Pytajcie.